Książka Michaela Humera jest pozycją godną polecenia zarówno osobom, które zaczynają dopiero swoją przygodę z filozofią libertariańską, czy też szerzej rzecz ujmując filozofią polityczną, jak również osobom, które są już do pewnego stopnia z tą tematyką zaznajomione. Otóż główną przewagą konkurencyjną książki Humera jest to, że autor stara się w maksymalnym stopniu odciążyć swoje dzieło z wszelkiego rodzaju filozoficznego żargonu i wszelkiego rodzaju kontrowersyjnych filozoficznych założeń. Zamiast tego wychodzi on z najbardziej oczywistych, zdroworozsądkowych intuicji moralnych. Takich intuicji moralnych, które na dobrą sprawę wszyscy dzielimy jako członkowie społeczeństwa, gdzie za najważniejszą z tych intuicji można uznać tą, która mówi, że nikt nie ma prawa inicjować agresji wobec życia, wolności i własności innych. Albo ujmując rzecz językiem bardziej codziennym bądź potocznym, wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby trzymać ręce przy sobie i nie łapać się za cudze. Książkę warto przeczytać z uwagi przede wszystkim na jej bardzo przejrzysty, bardzo intuicyjnie zrozumiały język. Instytut Misesa wydał jakiś czas temu sztandarową książkę z zakresu ekonomii pod tytułem Ekonomia w jednej lekcji autorstwa Henry'ego Hazlita, która też słynie z tego, że jest to w gruncie rzeczy najlepsze wprowadzenie do ekonomii z uwagi na intuicyjność przykładów, przejrzystość języka i tak dalej. I ja bym się pokusił o taką sugestię, że Humer i jego pozycja to odpowiednik ekonomii w jednej lekcji w obszarze filozofii politycznej. I już choćby z tego względu warto się z tą książką zapoznać. Ja bym skonfrontował z Humerem przede wszystkim myśl wszystkich teoretyków tak zwanej umowy społecznej. No jako przykład intuicyjności i przejrzystości przykładów filozoficznych, które Humer przytacza, czy też którymi się posługuje. No to takim przykładem jest scenariusz, w którym wyobrażamy sobie, że mamy do czynienia z osiedlem mieszkaniowym i na tym osiedlu mieszkaniowym jedna z osób zdecydowała się w pewnym momencie kosić trawniki wszystkim swoim sąsiadom, no a skosiwszy je potem zgłasza się do wszystkich tych swoich sąsiadów po zapłatę za tę usługę. I teraz zupełnie naturalną i intuicyjną reakcją po stronie tychże sąsiadów byłoby stwierdzenie, to była twoja wola. Jesteśmy ci wdzięczni, żeś tą usługę nam sprawił, ale nie mamy zamiaru za nią płacić, dlatego że żadnej jawnej, konkretnej umowy między nami nie było. I na przykład Humer bardzo sugestywnie wykazuje, że tak zwana umowa społeczna, o której mówią rozmaici teoretycy, począwszy od Hobbesa czy Locke'a, no jest de facto czymś takim. Jest to umową domniemaną i jeszcze dodatkowo obudowaną groźbą użycia przemocy wobec tych, którzy nie chcą się z tej umowy wywiązywać, podczas gdy tak naprawdę ta umowa nie ma nic wspólnego z umową w potocznym tego słowa znaczeniu, gdzie musimy mieć do czynienia z konkretną, dobrowolną interakcją pomiędzy wszystkimi stronami tej umowy. Także powiedziałbym, że Humer stawia się przede wszystkim w opozycji do całej tradycji tak zwanej umowy społecznej w filozofii politycznej. Humera odróżnia to, że stara się on nie być w żaden sposób związany z żadną konkretną, szerszą filozofią społeczną, czy z żadnymi filozoficznymi założeniami. No, na przykład, jeśli by porównać Humera do Rothbarda, to jednak Rothbarda nie da się czytać w oderwaniu od tradycji prawnonaturalnej, związanej z takimi nazwiskami jak John Locke czy Święty Tomasz. Jeśli ktoś odrzuca teorię prawnonaturalną, to trudno będzie Rothbardowi przekonać takiego czytelnika na poziomie takich bardziej już konkretnych wniosków natury społeczno-politycznej. A przewaga Humera, czy też oryginalność Humera w tym kontekście polega na tym, że możemy jego pozycję
zasugerować jako lekturę osobom, które nie mają żadnych na dobrą sprawę silnych ideologicznych czy filozoficznych sympatii, z czym nie mamy do czynienia no, w przypadku Rothbarda i całej tradycji rothbardowskiej, gdzie jednak oczekuje się od jej czytelnika, że będzie on wykazywał pewne sympatie w kierunku tradycji prawnonaturalnej czy Arystotelesa. I teraz główna wartość książki Humera zawiera się w tym, że wychodząc od tak intuicyjnych, zdroworozsądkowych przesłanek, potem na drodze logicznej dedukcji w coraz większym stopniu zbliża się on do wniosków, które mogą się wydawać stosunkowo kontrowersyjne i kontrintuicyjne, bo są to wnioski mówiące, że każda władza polityczna jest immanentnie agresywna, a tym samym żadna władza polityczna nie może znaleźć moralnego uzasadnienia. A tym samym wszelkie relacje polityczne, czyli te oparte na zorganizowanej przemocy albo groźbie tego rodzaju przemocy, należałoby zastąpić relacjami własnościowymi, to znaczy opartymi w pełni na dobrowolności i kontraktowości. Wydaje mi się, że prześledzenie tego rodzaju intelektualnego wywodu, który zaczyna od przesłanek tak bardzo zdroworozsądkowych i intuicyjnych, następnie zmierzając ku wnioskom, które wydają się stosunkowo kontrintuicyjne i kontrowersyjne, może stanowić szczególną wartość dla czytelnika, który zaczyna swoją przygodę z filozofią polityczną, dlatego że prześledzenie tego rodzaju wywodu jest w stanie rozbudzić w nim pewnego rodzaju filozoficzną ciekawość, czy też spekulatywną wyobraźnię. Ale wspominałem wcześniej, że pozycja Humera jest też atrakcyjna dla osób, które już mają pewne rozeznanie w tej tematyce. Jest tak dlatego, że książka Humera wykazuje, że na rzecz libertariańskich wniosków można argumentować nie tylko na gruncie prawnonaturalizmu, utylitaryzmu, arystotelizmu czy jakiegokolwiek innego stosunkowo złożonego systemu filozoficznego, ale też można tego rodzaju argumentację przeprowadzić w oderwaniu od jakiegokolwiek tego rodzaju systemu filozoficznego, za to przy wykorzystaniu zupełnie zdroworozsądkowych i w gruncie rzeczy zupełnie niefilozoficznych intuicji. I w tym sensie można powiedzieć, że pozycja Humera stanowi bardzo istotne uzupełnienie literatury libertariańskiej w sensie metodologicznym czy też metaetycznym. Więc podsumowując, już choćby z tych dwóch powodów uważam pozycję Humera za godną polecenia wszystkim koneserom dobrej, rzetelnej i oryginalnej filozofii politycznej, niezależnie od stopnia ich specjalistycznego przygotowania.